Monika Dolnicka-Celary, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Tarnowskich Górach, organizatorka konkursu Po naszemu pogodomy pośpiewomy i laureaci tego konkursu Marta Cichaszek i Szczepan Milewski. Witam was pięknie. Do odpowiedzi najprzód dyrektorka. Co jest odpowiedzią na ta zagadka? Nie wiem, co to za zagadka. Dobrze, to ja podpowiem, że to chodzi o słowo pultać. Pultać, czyli lodź woda. Ja. Znosz? Ja, ale... Szczepan, znosz? No, coś tam kojarzę. No dobrze. To będzie coś ze dingusem związane na pewno. O. Z loniem wody. Na przykład. Więc na ten temat na pewno nam za chwilę Bartosz Bialik opowie, no ale my wracamy do tego konkursu międzyszkolnego. Marta, tyś zrobiła wrażenie na jurorach. Dowiedziała się jednocześnie od jednego i drugiego jurora, i Mirka Syniawy, i Marka Makarona, Motyki, że po prostu genialnie zaśpiewałaś. Rzeczywiście, jakże słuchała, to że jest pełno podziwu. Bardzo mi miło, dziękuję. A powiedz, że bo wybrałaś taką piosenkę, my tu ją za chwilę usłyszymy, taką dość nietypowo, nie? To tak ekstra ten tekst? Ten tekst w sumie nie ma żadnego nawiązania do mnie. Jest to piosenka, którą wybrałam razem z moją panią Agatą, bo stwierdziłyśmy, że idealnie się nadaje też głosowo do mnie. No dobrze, to na razie nie będziemy gadać, o co on jest. Niech będzie to tajemnica nam przez chwilę. No dobrze, a ty, Szczepan, tekst pod tytułem Klopsztanga. Nawet Kloper zaś sam przyniósł. Ja? Ja. No i co, używasz tego jeszcze w domu? Leżało w składziku, to nie wiem. A nie, teraz się z tego nie używo. No dobrze, ale powiedz, Monika, bo ten tekst wtory Szczepan godał zresztą z koleżankami. To powstał ekstra do nich. Tak, ten tekst powstał ekstra do naszych dzieciaków z naszej szkoły, bo faktycznie Szczepan jest uczniem mojej szkoły. Tekst napisała pani Aniela Buchta z pomocą pani nauczycielek. Tak się składa, że dla nas waga tego konkursu właśnie polega na tym, że my tworzymy teksty w większości specjalnie właśnie do tego konkursu. Przede wszystkim chodzi o to, żeby się dobrze bawić i żeby uczyć dzieci nowych słów po śląsku, żebyśmy go dali, żebyśmy się tej tradycji śląskiej nie wstydzili. A dozem próbka, Szczepan, tego twojego tekstu. No, postaram się. No to dowej. Ja, moja oma kiedyś upowiadała, bez to ja trochę żałuję, bo usprawiała, że przy takiej klopsztandze to była fest, fajna zabawa. Wszystkie dzieci z placu przyłaziły pod taką klopsztangę i tam się go dało wice. Starsze dzieci te małe bajtle robiły za bozna. Chłopcy grali też tam w bala, czaskali sobie szyby sąsiadom i bez to baby fest cały, fest przez woły. Ale chłopcy ściągali też tam fuzykle i hajboły i lotali po wosoku. Pięknie, super, brawo. A tyś kiedyś bawił się na klopsztandze? No ja, jak był grzech u bracika, to tam, czekając na dzwonek, to bawił się trochę. To fajna rzecz taka klopsztanga. Ja. Ty też znasz klopsztanga ze swojego placu? Może nie z placu, ale znam. To dobrze. Jak to z tą godką jest u was? Kaj wyście się uczyli, bo... Po ciebie widać, że to nie tak, ino, że na potrzeby konkursu nauczyłeś się tekstu, ino, że ty tak godos, prawda? Ja. Dziękuję. Ale godos doma, ja? Ja, bo moja mama fest superansko godo po śląsku i ja się normalnie nie muszę uczyć, ja się i tak nauczę, nie? No pięknie. A w szkole dużo bajtli godo? Nie, prawie nikt oprócz mnie czasami godom, ale tak bardziej śląskiego tych słówek właśnie użytych w tekście to mnie pani Aniela, moja wychowawczyni, nauczyła. No, u nas w szkole faktycznie pojawiają się dużo, dużo tekstów śląskich. No generalnie, no tak jak w każdej szkole w Polsce, no my podstawa programowa realizujemy, ale pojawiają się w naszych lekcjach edukacyjnych właśnie edukacja regionalna przez jakiś czas i nawet przez COVID, żeby dzieci też nie zapomniały o śląskiej godce. Mieliśmy koło regionalno-historyczne. No i my ta śląska godka gdzieś tam cały czas pielęgnujemy. No Szczepan jest w klasie trzeciej, więc to jest klasa 1-3 i mają tam swoje panie, które godzą. Dają do nich po śląsku, nie, Szczepan? Ja. No a ja jestem nauczycielem historii, no i gdzieś że tak powiem, w naszej historii się też przejawia ta śląskość, no i o tym też muszę gadać, nie, na lekcjach. Jak będzie śląski język wprowadzony do szkoły, Szczepan, to ty z szóstka na dzień dobry. Pewno. A ty, Marta, ty zgodasz po śląsku?
W domu tak za bardzo nie, ale u mnie dziadkowie dużo gadają po śląsku, no i rodzice też troszkę. Pozdrowimy dziadków. Oczywiście, że tak. No dobrze, słuchajcie, konkurs w waszej szkole jest szczególny, bo zawsze w tym konkursie uczestniczył świętej pamięci Krzysiu Respondek, prawda? Tak, Krzysiu Respondek uczestniczył w tym konkursie. Krzysiu ze swoją żoną Kasią, bo Kasia uczy w naszej szkole też. No to były pierwsze też osoby z panią Anielą, które 23 lata temu, bo to był 23 konkurs, wymyślili ten konkurs Gwary Śląskiej. Ja jestem dyrektorem od 8 lat. Jak sobie przyszłam, to sobie tak pomyślałam, a tam taki konkurs Gwary Śląskiej. To państwo nie uwierzą, że faktycznie całe Repty, bo my jesteśmy dzielnicą Tarnowskich Gór, Repty Śląskie, całe Repty żyją tym konkursem. No i wszyscy zaraz po feriach dzwonią do naszej szkoły, kiedy ten konkurs będzie. I no, odwiedzają nas nie tylko rodzice, nie tylko uczniowie z naszej szkoły, ale i innych szkół, ale także mieszkańcy Rep, którzy przychodzą posłuchać śląskiej gotki, bo my jeszcze to bardzo propagujemy. No a jeżeli chodzi o nagrodę Krzysia Respondka, no Krzysiu jako przyjaciel zawsze był członkiem jury. No niestety w tym roku nie było go. Termin był dopasowany właśnie do Krzysia, tego naszego konkursu. No i zdecydowaliśmy z panem burmistrzem miasta, Arkadiuszem Czechem, że będzie od teraz statuetka imieniem Krzysztofa Respondka. Nie jest to przypadek ta statuetka, że ona tak wygląda, bo Krzysiu zawsze miał serce na dłoni. On był wielkim przyjacielem naszej szkoły. No i też zawsze pocieszał te dzieci. On zawsze godał nam, że ten konkurs to jest nieważne. Nieważne, kto zdobędzie pierwsze miejsce w tym konkursie, drugie albo trzecie miejsce, bo liczy się dobro zabawa, że sztuka polega na tym, żeby stworzyć w ludziach emocje i żebyśmy się dobrze bawili. Jak się coś komuś nie udało, to przyszedł, poklepał po ramieniu i powiedział: dobro robota, bo mnie się też nie wszystko w życiu udało. Więc mamy tutaj tą nagrodę i w tym roku skromnie powiem, że zdecydowało jury, że przyznane to jest naszej szkole. Nie była to nagroda dla ucznia, nie była to nagroda dla nauczycieli, tylko dla szkoły, która się tym najbardziej przyczynia. No i nie mogła no być żadna inksza jak ino wasza. No tak zdecydowało. Jak dyrektorka występuje w śląskim stroju, no to się samo przez się rozumie. Ja. Marta, ty za chwilę będziesz śpiewać, może pójdzie z Nabina się przygotować, tak. A ja jestem do Moniki jedno pytanie. Konkurs to jest 23. edycja, prawda? Jak ci się udało tak długo ten konkurs utrzymać? To jest praca wielu ludzi, to jest praca zespołowa, nie tylko nauczycieli, to jest praca zespołowa wszystkich nauczycieli w Tarnowskich Górach, które uczestniczą w tym konkursie. Bo tak jak powiedziałam, zaraz po feriach to oni już dzwonią, bo tekst już jest i oni chcą go teraz przedstawić. No oprócz tego nauczyciele naprawdę no, pielęgnują to i wydaje mi się, że teraz czasem no, do śląskiej gotki trochę trzeba dojrzeć. My wszyscy o tym wiemy. No jeszcze pan nie musi. Jeszcze pan nie musi, ale to mało dzieci mowy krwi, jeszcze pan, mało dzieci. No i też nasze Repty przechodziły różne transformacje, że tak powiem, przyprowadzały się wiele osób. No i się tak okazywało, że ta gotka jest coraz słabsza, że coraz mniej tych ludzi godo. No i stwierdziliśmy, że no, my musimy mieć takie serce tej śląskości właśnie w szkole. Jako że Repty są najstarszą dzielnicą Tarnowskich Gór, to postanowiliśmy, że to właśnie w Reptach będziemy pielęgnować tą tradycję tej śląskiej gotki. No i ten konkurs za rok widzimy się po raz 24 na tym konkursie. Gratuluję wam tych sukcesów, oby tak dali. No a wiem, ty Szczepan, żeś bardzo chciał kogoś jeszcze pozdrowić. To można koniec się z tego głosu. Ja bym chciał pozdrowić o mamę, jak to na nim ziodek goda. No i też bym chciał pozdrowić mojego dziadka, bracików moich, cała moja klasa, rodzina, mama, tata, żeby jak najlepiej żyli. I panią Anielę, której niestety tu nie ma. Pięknie, pięknie. Dziękuję ci bardzo. Jest pewno, że my się jeszcze trafimy na tej Sofie. No. Mam nadzieję. Dziękuję wam bardzo, a teraz posłuchamy Martę, jak pięknie śpiewa. Powiadają ludzie, że ją nie bogato. Powiadają ludzie, że ją nie bogato. A 4 hektary zapisał mi tato. W rybniku na rynku chłopów rozdowali. W rybniku na przyszła, nie z gorzejszych przyszła, starego mi dali. Starego mi dali.
kochać go muszę. Starego mi dali i kochać go muszę. O Boże, zlituj się, o Boże, zlituj się. Zlituj się, o Boże, wyrwij z niego duszę.